Panie marszałku, był pan tutaj obecny 17 lat temu, kiedy Benedykt XVI inaugurował swój pontyfikat. Jest pan obecny również dzisiaj. Co pan czuł wtedy, a co pan czuje dzisiaj? No przede wszystkim żal, chociaż właściwie wtedy, kiedy Ojciec Święty abdykował, było wiadomo, że pewnego dnia to się zdarzy. No ale cieszę się, że mogłem tu być, bo to jest no, kawał mojego życia. Właściwie to dla mnie Józef Ratzinger był jednym z mistrzów duchowych, jednym z nauczycieli, o który właściwie codziennie pamiętam i w takich momentach no po prostu dobrze jest, jeżeli jesteśmy przy tych, którzy kształtowali nasze życie. Ja osobiście poczułem, że kończy się pewna epoka w Kościele. Czy ma pan podobne odczucia? Na pewno, można się doszukiwać symbolizmu w dniu śmierci Ojca Świętego. On zmarł na Świętego Sylwestra, czyli we wspomnienie papieża, od którego zaczyna się Rzym katolicki, zaczyna się Cesarstwo katolickie. I niektórzy mówią, że być może to umiera ostatni Rzymianin, że być może ta wielka epoka tej... Oczywiście, no, zawsze księciem apostołów był pierwszy biskup Rzymu i zawsze tak będzie. Natomiast to, czy Rzym, czy Zachód chrześcijański będzie istnieć, no to jest sprawa otwarta. No i niektórzy tak widzą w tym taki symboliczny znak. W moim przekonaniu, no nie... Nie chodzi o to, żeby doszukiwać się takich symboli, bo Bóg jeden wie, co będzie, ale na pewno umiera człowiek, który całym życiem właściwie chciał bronić. Był przekonany o tym, że Europa ma szczególną misję wobec chrześcijaństwa, że katolicyzm nieprzypadkowo znalazł przede wszystkim oparcie i punkt wyjścia do swojej misji tutaj w Rzymie, w Europie i być może zobaczymy, no ale Ojciec Święty, no właściwie jego wielka zasługa polega na tym, że całym życiem chciał bronić Kościoła przed tym kryzysem, który przeżywamy. Jaki będzie Kościół teraz po śmierci Benedykta XVI? No zobaczymy, na razie widzimy, że żyjemy w czasach ogromnej dekompozycji, że wiele podstawowych prawd moralnych, ale również prawd wiary, bo jeżeli chodzi o to szerzenie się w tej chwili relatywizmu religijnego, tej tak zwanej teologii pluralizmu religijnego, według której, no, nie wiem, nas uczono, że powołaniem każdego człowieka, że Kościół dlatego jest katolicki, bo powołaniem każdego człowieka jest to, żeby wejść do Kościoła powszechnego. Dzisiaj widzimy, że powszechność ma być rozmaita, zrelatywizowana, wszelka i tak dalej. Ojciec Święty jeszcze jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary, czyli niejako głosem dwóch papieży, wtedy obecnego Jana Pawła II i prefekta, który potem stał się papieżem, bardzo mocno mówił o powszechności zbawienia, o tym, że Chrystus założył Kościół katolicki i nie ma innej drogi zbawienia dla ludzi. Ona może sięgnąć ludzi, którzy widzialnie są poza Kościołem, ale innej drogi jak Kościół nie ma. No i druga rzecz, no reakcja na całą rewolucję homoseksualną, którą przeżywamy. Te wielkie orzeczenia, jak mówię, wydawane w pewnym sensie przez dwóch papieży, bo wydawane z mandatu Jana Pawła II przez kardynała Ratzingera, który potem stał się papieżem, mówiący o tym, że żadne państwo nie może promować ustawodawstwa, które niejako samoczynnie zachęca ludzi do czegoś, co może być tolerowane, nad czym możemy ubolewać, ale co nie może być promowane. Tymczasem to jest promowane.